Dziś jesteśmy na uroczystej gali inwestycji w złoto i diamenty. Powiedz, twoim zdaniem, czy w czasie pandemii jest warto bezpiecznie inwestować przede wszystkim w diamenty i złoto? Myślę, że oczywiście jest warto inwestować w złoto, dlatego że złoto nie spada i ma swoją stałą jakby wartość. Oczywiście też trzeba mądrze inwestować, dlatego że nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy nie trafimy na jakąś firmę, która jest nieuczciwa i zamiast złota nie otrzymamy czegoś, co jest podobne do złota. A ty osobiście lubisz złoto i diamenty, czy nie? Lubię złoto, lubię diamenty, lubię szmaragdy, szafiry, bo są piękne kamienie i zawsze są wartościowe i nie tracą na wartości. Czy osobiście posiadasz jakiś, nie wiem, szlachetny metal? Mam na uwadze tutaj, czy to biżuterię ze złota, czy coś innego, czy ewentualnie jest czas najwyższy, aby jednak dokonać takiego zakupu? To znaczy, posiadam swoim, mam jeden zrobiony na zamówienie przez projektanta, przepiękny kolczyk, gdzie jest piękna, to jest ta kobra, która w pysku trzyma po prostu szafir, autentyczny szafir. Odbiegając od tematu dzisiejszego wydarzenia, powiedz, jak obecnie wyglądają prace nad powstaniem najnowszego singla i teledysku, który był nie tak dawno nagrywany. A kiedy możemy spodziewać się jego premiery? Premiera, myślę, że będzie wkrótce. Troszkę się opóźniła przez chorobę reżysera. Jakie plany? No, na razie jest praca nad nowym utworem. Kolejnym, jak rozumiem. Kolejnym utworem, tak. Zostaliśmy nominowani też do gali Wiktorii. Jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni Kapitule, że nas doceniła. No i wystąpimy z jednym utworem podczas tej gali. Czyli na gali rozdanie nagród Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców. Również będziemy mogli zobaczyć nie tylko ciebie na scenie, a jak również cały zespół Kadar. Zgadza się, cały zespół w składzie Dariusz Gajda oraz Krzysztof Rdzelewski. A jakie są plany na najbliższy okres oprócz pracy nad nowym singlem, premierem najnowszego teledysku? Proszę jeszcze dla naszych widzów przypomnieć, jak ten teledysk będzie nazywać się? Teledysk będzie się nazywać Dzień Życia Bajranta, a najbliższe plany to jest po prostu duży koncert pod Radomiem, gdzie jesteśmy gwiazdami wieczoru.